Cześć, zapraszam Was dziś na rozwiązywanie egzaminu na prawo jazdy, ale uwaga, dzisiaj kategoria C. Coraz więcej było głosów chętnych na właśnie tą kategorię, więc dziś taki dodatkowy film. Ale przypominam, że jeżeli wśród Was są tacy, których interesuje tylko i wyłącznie kategoria B, to pytania podstawowe. Są to takie pytania, które w większości powtarzają się na wszystkie kategorie prawa jazdy, więc jak najbardziej możecie sobie tą część obejrzeć. No to co, zaczynamy. Testy. Próbny egzamin. I rozwiąż. Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić jadący przed Tobą pojazd? Mamy tutaj podwójną linię ciągu, więc nie, nie możemy. Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Jesteśmy na drodze z pierwszeństwem, więc nie. Czy w tej sytuacji czerwone punktowe elementy odblaskowe wyznaczają prawą krawędź jezdni? Tak jest, to są te. Zajmujesz prawy pas ruchu. Czy na skrzyżowaniu wolno Ci skręcić w prawo? Mamy tu żółte strzałki w prawo, więc tak. Czy z tego pasa ruchu dozwolony jest skręt w lewo na skrzyżowaniu? Poruszamy się pasem ruchu do jazdy na wprost, więc nie. Czy w tej sytuacji powinieneś był upewnić się, że możesz bezpiecznie zmienić pas ruchu? Tak jest, jak najbardziej. Zawsze przy zmianie pasa ruchu powinniśmy się upewnić, czy możemy to zrobić. Czy na parkingu znajdującym się w strefie ruchu mają zastosowanie zasady ruchu drogowego? Tutaj ktoś akurat parkuje. Tak jest, jak najbardziej mają zastosowanie. Czy kierujący pojazdami utworzyli prawidłowo korytarz życia w celu umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdu uprzywilejowanego? Tak, tutaj widać, że jest wszystko w porządku, czyli tak. Czy w przedstawionej sytuacji dozwolone jest zatrzymanie pojazdu na jezdni? Nie, nie, nie możemy zatrzymywać pojazdu wzdłuż linii ciągłej. Nie. Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu zachowałeś właściwy tor jazdy? Tak, jak najbardziej jest tutaj zachowany właściwy tor jazdy. Czy jadąc na wprost masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście? Widzieliśmy tam znak, że jesteśmy na skrzyżowaniu równorzędnym, więc tak, mamy mu obowiązek ustąpić, mamy go z prawej strony. Skręcasz w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Czy masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem? I tutaj my skręcamy w lewo, on jedzie na wprost, tak, mamy obowiązek mu ustąpić. Nie, przepraszam, nie mamy pierwszeństwa, czyli mam obowiązek ustąpić, ale odpowiedź brzmi nie, nie mamy pierwszeństwa. Czy zanim wjedziesz na torowisko bezpośrednio za poprzedzającym pojazdem, masz obowiązek upewnienia się, czy nie zbliża się pojazd szynowy? Tak, mamy obowiązek upewnienia się. Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji, przejeżdżając obok rowerzysty, musisz zachować szczególną ostrożność? Tak, powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy w tej sytuacji wolno Ci przejechać przed pojazdem nadjeżdżającym sprzeciwka? Ci nadjeżdżający sprzeciwka mają pierwszeństwo, nie można nam przed nimi przejeżdżać, czyli nie. Masz zamiar skręcić w prawo. Czy w przedstawionej sytuacji zatrzymasz się przed sygnalizatorem? Tak, mamy tutaj warunkową strzałkę do skrętu w prawo, więc tak, powinniśmy się zatrzymać. Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z lewej strony? Nie, nie mamy obowiązku, ponieważ mamy tutaj skrzyżowanie równorzędne i on musi nas przepuścić. Planujesz skręcić w lewo, a kierujący pojazdem sprzeciwka ma zamiar jechać na wprost. Czy masz przed nim pierwszeństwo? I tu ponownie nie mamy pierwszeństwa, ponieważ tamten pojazd jest na drodze z pierwszeństwem, czyli nie. Jedziesz na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa kierującemu motocyklem? Zobaczmy, gdzie jest ten motocykl. Motocykl nadjeżdża z naszej prawej, więc tak, mamy obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa. Czy w tej sytuacji powinieneś użyć sygnału dźwiękowego? Skręcamy w prawo, tutaj mamy rowerzystę, on ma pierwszeństwo, nie powinniśmy używać sygnału dźwiękowego. Jak postąpi policjant, jeżeli podczas kontroli drogowej ujawni, że przekroczyłeś prędkość o więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, ale było to związane z ratowaniem ludzkiego życia? A. Zatrzyma prawo jazdy, B. Skieruje na dodatkowe szkolenie, C. Odstąpi od zatrzymania prawa jazdy. Powinien odstąpić od zatrzymania prawa jazdy w tej sytuacji, czyli odpowiedź C.
Czy możesz samodzielnie gasić pożar cysterny przewożącej benzynę? A tak, B nie, C tak, ale tylko gaśnicą proszkową. Nie, nie można nam odpowiedź B. Co może być skutkiem zbyt niskiego poziomu płynu chłodzącego w silniku spalinowym? A. Spadek temperatury silnika. B. Mniejsze zużycie paliwa. C. Wzrost temperatury silnika. Może to być wzrost temperatury silnika, czyli odpowiedź C. Jaki minimalny odcinek drogi przed samochodem ciężarowym powinno oświetlać prawidłowo ustawione światła mijania? A. 30 metrów, B. 40 metrów, czy C. 100 metrów? Powinno być to 40 metrów, czyli odpowiedź B. Kto może zwrócić dowód rejestracyjny w przypadku jego zatrzymania podczas kontroli ruchu drogowego w związku ze stwierdzeniem, że pojazd zagraża porządkowi ruchu? A. Jednostka upoważniona do przeprowadzenia badań technicznych po przeprowadzeniu badania technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymania dowodu rejestracyjnego. B. Straż miejska, C. Zarządca drogi. Jest to ta jednostka upoważniona do przeprowadzenia badań technicznych, czyli odpowiedź A. Czy zamierzając kierować samochodem ciężarowym i wykonywać transport, masz obowiązek upewnić się, że przewożony ładunek jest prawidłowo zabezpieczony? A. Tak, musisz sprawdzić zabezpieczenie i prawidłowość rozmieszczenia ładunku. B. Tak, ale tylko w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa transportu ładunku. C. Nie, kierujący nie odpowiada za ładunek, a jedynie za przewóz ładunku. Tak, powinniśmy sprawdzić zabezpieczenie i prawidłowość rozmieszczenia ładunku, czyli odpowiedź A. Czy przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu dziecka w wzroście co najmniej 135 cm, zabezpieczonego jedynie pasami bezpieczeństwa, jest dozwolone? A. Tak, ponieważ przepisy na to zezwalają, jeżeli ze względu na masę dziecka nie jest możliwe zapewnienie urządzenia przytrzymującego dla dziecka. B. Nie, ponieważ przepisy dotyczące przewozu dzieci zezwalają na przewóz dzieci o wzroście co najmniej 135 cm bez fotelika lub innego urządzenia przytrzymującego dziecko tylko na tylnym siedzeniu pojazdu. C. Tak, jeżeli pojazd nie jest wyposażony w tylne siedzenie. Prawidłowa odpowiedź to nie, ponieważ przepisy zabraniają, czyli odpowiedź B. Zdążyłam, bardzo długie to było. Który z wymienionych sposobów hamowania samochodu ciężarowego wyposażonego w system ABS zapewnia najszybsze zatrzymanie pojazdu? A. Pulsacyjne wciskanie pedału hamulca. B. Jak najmocniejsze wciśnięcie pedału hamulca i jednocześnie wciśnięcie pedału sprzęgła. C. Stopniowe wciskanie pedału hamulca. I jeżeli mamy system ABS, to jak najmocniej i jednocześnie z pedałem sprzęgła wciskamy pedał hamulca, czyli odpowiedź B. Jaki odstęp masz obowiązek zachować, wyprzedzając samochodem ciężarowym inny samochód ciężarowy? A. Bezpieczny, B. Co najmniej 1 metr, C. Co najmniej 2 metry. Ma być to odstęp bezpieczny, czyli odpowiedź A. Jaką funkcję spełnia system ABS zastosowany w samochodzie ciężarowym? A. Skraca drogę hamowania w każdych warunkach drogowych. B. Jest niewrażliwy na rodzaj nawierzchni jezdni. C. Umożliwia kierowanie pojazdem w czasie hamowania awaryjnego. I umożliwia on kierowanie pojazdem w czasie hamowania awaryjnego, czyli odpowiedź C. Z jaką dopuszczalną prędkością wolno Ci poruszać się po drodze za widocznym znakiem, jeśli kierujesz samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony? I tu mamy drogę ekspresową. A. 80 km na godzinę, B. 100 km na godzinę, czy C. 120 km na godzinę? I jest to odpowiedź A, czyli 80 km na godzinę. Jakie zachowanie zwiększa ryzyko wpadnięcia w poślizg na oblodzonej nawierzchni jezdni? A. Jazda na trzecim biegu, B. Nagłe zwiększenie prędkości, czy C. Zmiana biegu na niższy? I zwiększa ryzyko wpadnięcia w poślizg nagłe zwiększenie prędkości, czyli odpowiedź B. Tak jest, mamy maksymalną ilość punktów, 74, czyli zdałam egzamin na kategorię C. Wszystkie odpowiedzi były prawidłowe. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie, mam nadzieję, że przyda Wam się ten film. Zapraszam na inne nasze filmy. Pamiętam, że całą bazę egzaminacyjną na wszystkie kategorie znajdziecie w naszym serwisie ltesty.pl. Pozdrawiam i do usłyszenia.